Zapraszam na premierowy przegląd Helldivers 2. Super Ziemia. Super Earth. Our home. Prosperity. Liberty. Hi there. Democracy. Our way of life. Oh, hello. But freedom doesn't come free. No! Sweet liberty! No! Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Become part of an elite peacekeeping force! See exotic new life forms. And spread managed democracy throughout the galaxy. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver. Ale ten humor jest mega. Niezły pastisz amerykańskiego bohatera. Fajne, fajne. Meldunek. Klasyfikacja ściśle tajne. Ministerstwo Obrony. Departament Gotowości Helldivers'ów. Helldivers'ów i mamy miejsce nadania Mars. Dobra. Man, I can't believe we're actually gonna become Helldivers. Approaching LZ. Next recruit, prepare to dismount. Liberating the galaxy. Stomping bugs. Every kid's dream. Good luck out there. I'll see you on the front lines. Giera w starym stylu, co? Use your map to find your way to the training facility. Dobra, zdobądź swoją pelerynę Helldiversa. Jeszcze wszystko sobie sprawdzimy i zaraz wracam. Dobra, let's go. Mamy dwa tryby wydajności i jakości, gramy na PS5, gra też jest dostępna na PC-cie, ale użyj mapy, aby przejść do ośrodka, tak? A, czyli tutaj gdzieś. Ale jazda. No dobra, powiem wam szczerze, że nie grałem w jedynkę. I to będzie dla mnie pierwsza taka styczność, ale szykuje się bekowa rozgrywka. Okej, zrobimy sobie taki przegląd, dajcie znaka, czy byście chcieli więcej, nie? Super Earth's oldest and most grizzled war hero. And I'm not easy to impress. Helldiver training is the toughest test in the galaxy. But I can tell that doesn't scare you. Impressive. Now, enough jib-jab. The upcoming obstacles will take everything your exceptional physique can muster. This is it. The real deal. Get to it, soldier. Ej, ale dobre. Oni sobie tu bekę robią. O, mamy też czołganie się. Dobra, elegancko. Przytrzymaj, biegnij sprintem, tak? No to jest chyba świński galop, a nie sprint. Dobra. Jest git. Dobra. Tak jak w Metal Gearze. Dobra. Elegancko. Simulation is a real simulation. Now, activate the battlefield injury simulator. No to, aktywacja. Ej, responsywność fajna, zobacz... What? Zobaczymy, jak się będzie strzelało. Dobra, dobra. To było sprytne, panie. You're a
about to encounter democracy's sworn enemy, recruit. There Let's go. The Terminate, the Scourge of Liberty. Arm yourself and show that bug the true meaning of freedom. Jedi Pursuit. Oh, fajnie. Now, use a grenade to close up that bug hole. Otherwise, they'll just keep coming. Dobra, DualSensik fajnie działa. Tutaj będzie wykorzystywany. Zaczepny. What a catapult of an arm! On to the next section. Trochę mi to Gearsy przypomina, nie? Dobra. To jest bardziej kooperacyjne, ale humor jest bekowy. And its all-powerful stratagems are yours to command. Use a stratagem now to take care of those bugs. Just What? Make sure you take a few steps back. A, i tu mamy taki nalot. Ale jaja. Kod manewru. Leci. Leci kabarecik. The will of democracy. Good work. Fajne. Dobra, ale no tutaj zmieniono tryb, nie? Bo był w jedynce taki widok izometryczny, a teraz mamy z trzeciej osoby. Helldivers fight in squads. Meet your new squadmate. Greetings, fellow Helldiver. What a fine soldier. Your brother in arms. A battle-forged bond that could never be replaced. Until now. Here's your real lesson, soldier. Squadmates can and will perish tragically all the time. Now, use the reinforcement stratagem to have another Helldiver take their place. Dobra, i tu mam rzucić? Greetings, fellow Helldiver. Well done, soldier. It takes uncommon resolve to move past the death of your ally with so little pause. Dobra, elegancko. Czyli możemy sobie jeszcze przyzywać. No powiem wam, że wesoło na razie. This is the real deal. It's just you, the gun in your hands, and 2000 megatons of explosives in close orbit. That's it! Granaciki, zaczepny, amunicja. No i szturmówka jest. Elegancko. For A-list accuracy, stay still while you shoot. Kiedy się poruszasz, celowanie jest trudniejsze. Rzuć granat. Dobra. I tu mamy granacik. Oj, odbił mi. Oj, ale mega dobrze się strzela. Finik jest super, na razie. Ja nie wiem, kiedy oni giną. Dobra, magazynki są. Granaty są. Fire in the hole. Dobra, zamknęła się. A tu trzeba automat... Tak, manualnie trzeba sobie przełączyć. Dobra, samo się nie przeładuje. Nie, ale fajny, na razie feeling jest super. Responsywność strzelania. Gra gitara. I tu mamy sprint, nie? Hold up, recruit. It's finally time to call in the big guns. Use the support weapon strategy to get yourself a real weapon. No tu mamy jeszcze emotki. Dobra. Karabin maszynowy za 3, 2, 1. That's the stuff. Now, use a resupply stratagem to get yourself some more ammo. A, czyli możemy sobie zaopatrzenie jeszcze ogarnąć. Fajne to. Helldiversi. Jesteśmy ostatnim bastionem demokracji. Because playtime's over. You've reached your final test. This is the real deal. Get to it. No to jest wsparcie. Przytrzymaj, nie? I tu mamy dodatkowe. Final test. Karabin maszynowy. Ale te manewry są bekowe. Tak, te manewry są bekowe. From the Terminate Scourge. Activate that terminal!
Dobra, stymulanty dostałem. Elegancko, kod na terminalu. Fajne, fajne, na razie. Zobaczymy, jak będzie później rozgrywka. Now, somewhere around here is the flag of Super Earth. Find it and plant it where all can see its democratic glory. No też ja chcę sprawdzić, jak wygląda ta gra solo, nie? Bo to jest taka kooperacyjna, ale zobaczymy, czy solo też będzie fun. Kiedy podnosisz coś jedną ręką, możesz korzystać z broni jednoręcznej. Make sure you show it the proper respect. Dobra, jest respekt. A dawaj tą giberę. Uhuhu, chłopie. Ale sztos. Ale powiem wam, że tutaj dual sensing mega działa. Wiadomo, że w wielu grach jest wykorzystywany, ale... O! Czyli tu mi rękę zeżarło. Serio? Wyeliminowano. Ale patrzcie, jakie fajne kontuzje. Jakieś stosowe. Dobra, to tu trzeba uważać. Karabin maszynowy. Oj, super. Soldier I've ever seen. You've proved your worth. You're ready to don your cape. Nie, pelerynę. You've earned it. Dobra, dawaj. Now there's a Helldiver. You remind me of a younger me. Fearless and vulnerable and 7 feet tall. You're finally ready for the realest deal of them all. The Galactic War. Liberty, democracy, justice. They're in your hands now. General Brash, over and out. Dostępny odbiór. Czyli tutaj, tak? Zdobądź swoją pelerynę. Prawdziwa akcja. Na razie spoko wygląda. Wesoło. To nie jest takie sztywne, nie? Że... Nie jest takim patosem, tylko dla beki sobie. Trochę walczymy z robalami. Typowa taka staroszkolna giera. Spoko, spoko. Przyjemnie. Ale zobaczymy, jak tu jakaś kampania, czy tu są jakieś zadanka. Szczerze jeszcze nie wiem, ale zobaczymy. Helldivers. Kadet. Mars pod kontrolą superziemi. Okej, co możemy? Nazwij swój niszczyciel. A, to są takie. Ja cię kręcę. Serio tak dużo jest? Ojciec, ojciec demokracji. Ale jaja. Marzenie, marszałek. Lustro, lord. Lord Vader. Lady, kustosz, książę, królowa, król. A, to tego jest dużo. Gigant, duma. Ambasador, dobra, pokażę wam wszystkie. Champion. Jakieś takie bekowe musi być. Gwardzista, herald. Imperator. Imperator super. Pustosz. Matka. Męczennik. Ale sztos. Dobra, co tu mamy? Rewident. Rozdzielacz. Rzecznik praw. Senator. Szpon. Triumf. Wybrany reprezentant. Zwiastun żołnierz. Imperator. Zobaczymy, co tam będzie z drugiej strony. Chociaż senator też by był spoko, nie? Fajne, fajne. Ciekawy humor tutaj przynajmniej mają. Wyciągnęli tego kija. Wiadomo skąd. Imperator. Ludu, ludzkości. Niepodległości, odwagi. Pokoju, północy.
prawdy. Samodyscypliny, stali. Imperator Super Ziemi, to by było dobre. Złota, żelaza. Tak, ta Super Ziemia mi się mega podoba. Imperator Super Ziemi. Congratulations on completing training, Helldiver. You're in charge of this vessel now. The Democracy Officer awaits you on the bridge. Welcome to the Galactic War. Yeah. Menu społeczności, aktywności, znajomych, możliwości dołączenia do misji. Ale właśnie nie wiem, czy tutaj muszę ze znajomymi grać, czy można jakoś normalnie? Nie wiem, tu jest społeczność, nie? Niedawni gracze zablokowani. Zobaczymy, ja spróbuję, czy się da grać na jednego, ale... Przejdź na mostek. Stół wojenny. Aby rozpocząć misję. Ej, mega, jesteśmy imperatorem. Sztos. No, uzbrojenie. To jest dział uzbrojenia. Możesz przejrzeć arsenał. Podstawowa. Pistolet maszynowy. Wyzwalacz. Rycerz. Właśnie są bardzo fajne nazwy, nie? Okej. Okay. Tu też jest uzbrojenie. Wyruszyć na front. Super Earth. Ale sztos. Helldivers across the galaxy are fighting for every inch of territory. Where will you join? Witamy w wojnie galaktycznej. Tutaj społeczność walczy ze wspólnym wrogiem. Wiadomość Super Ziemi. Terminidy, tak? Odprawa. Wolność jest zagrożona. Plaga terminidów zagraża wymknięciem się spod kontroli, a prawdopodobieństwo patroszenia dzieci jest na historycznie wysokim poziomie. W odpowiedzi nasi naukowcy opracowali system kontroli terminidów. Ogólnoplanetarną sieć eksterminacji robali. SKT zostanie zbudowany na ciągłej linii planety bariery i powoduje otoczenie robali kwarantanną. Planety na drodze do bariery aż roją się od terminidów. Trzeba zlikwidować tę plagę. Tak jest. Ważne rozkazy oznaczają cele społeczności Helldiversów. I tu jeszcze jest wyzwól wszystkie planety. Dobra. Kurde. Wojna galaktyczna. Czyli najeżdżając na sektor zobaczysz, jaką jego część Superziemia już wyzwoliła. Wszystkie operacje mają swój wkład w odepchnięcie z wrogów Super Ziemi. Wybierz sektor, aby sprawdzić, które jego planety są obecnie grywalne. Kurde. Patrzcie, aktywni Helldiversi 20 koła już grają na PS5. Wystrzelone pociski cały czas strzelają, a to jest dobre. Czyli wszyscy jakby chcą dołączyć, nie? Sektor Oriona. Tutaj wyzwolono 0. A tu się dzieje, nie? W zależności od przebiegu wojny dostępne będą różne planety. Wybierz planetę, aby sprawdzić, jakie operacje są na niej dostępne. Kit. Dobra. Wyzwolono 100%. Ale heca. Anielskie przedsięwzięcie. Tu jest jakiś hit. Dobra, mamy planetę. Wybierz operację. Operacja to zestaw misji. Zalicz wszystkie misje, aby przeprowadzić skuteczną operację i zyskać dodatkowe nagrody. Porażka w jednej misji oznacza porażkę w całej operacji. Dobra. Eksterminacja robali. Zmniejsz populację we wszelkimi możliwymi środkami. Premia, wybierz operację. Są jakieś inne? Powinny być też inne, nie? O, tu jest coś takiego. Przywódca roju. Nielegalna propaganda. Operacja. Broń wolności. Tu też jest. Eksterminacja robali. Ale hec, ale bardzo mi się podoba ten humor. Ogólnie fajna na razie giera. Do koopa mogłaby być naprawdę super. Dajcie znaka, czy gracie. Dobra, to które bierzemy? Bierzemy to. Dobra, dawaj to. Wybierz misję i przygotuj się do nurkowania.
Roger that. A nie, to teraz... To teraz to wybieramy? Dobra. No, no, no. Skok. Pod kontrolą terminidów. Successful. Help us. Skok nadświetlny. Mission coordinates locked. Helpoda? A gdzie to jest? Tutaj, nie? Tak, nas wyrzuci. Nie, no świetnie to jest przedstawione. Takie lata 90. Miejsce zrzutu w dowolnym miejscu mapy. Aha, spróbuj unikać miejsc niebezpiecznych. Dobra. Błędny. Strefa odbioru. Sygnał. No to byśmy mogli dać. Tak. Bo tu jest niebezpieczeństwo. Obecność wroga. No damy tu, nie? Wybierz sprzęt i manewry. Do zabrania na tę misję. Ale heca. No to mamy tak. Sprzęcik. No bo tu chyba nic innego nie ma, nie? Zbawca wolnych, taktyczny. Nie, fajnie to wygląda. Naprawdę spoko. A, bo to jest chyba z jakiejś edycji, nie? To dawaj tego z edycji. Z jakimś kurde majstrem. Złotym. Wola ludu. Okej, a tutaj... No tu mamy te... Odprawa. I teraz właśnie manewry. A tu czy coś mogę? Ofensywny, o. Atak. Zaopatrzeniowy. Premii żadnych nie ma. No i teraz zobaczę, czy ja tam sam będę na misji? Może sam będę, ale zobaczymy, jak to wygląda. Chciałem właśnie sprawdzić rozgrywkę, bo... Mega śmieszna giera. A tak, taki jest patos, ale z drugiej strony oni sobie bekę z tego robią. Spoko. Manewrować jeszcze można. Przerwij nielegalną transmisję. No chyba sam jestem, nie? Tak, chyba sam. Czyli tutaj jest ekstremalny chłód. Poziom przybliżenia mapy. Dobra, niech będzie tak. I śmigamy. Ale to chyba nie jest problem, że jest ekstremalny chłód, co? Dobra, lecimy z koksem. I fajną ma latarkę nawet taką. Ja też nie wiem, kiedy oni padają, ale... Oj, wkrótce dojdzie do starcia. Użyj swoich manewrów. Dobra, manewry. Nadajnik SOS. Albo nie, zaopatrzenie. Ale heca. Dobra, dawaj tu. Nie wiem też, czy czasowo, nie? Czy mam jakiś czas na to? Przeładowanie wyrzuca całą podstawową amunicję. A, tak? A, to dobrze. Dobrze zrobili. Dobra, mamy magazynki. Czyli jak przeładujemy, to cała amunicja leci. No i dobrze. Tak powinno być w tych grach, bo... Jesteśmy nauczeni, że po jednym przycisku... Od razu... Przeładowujemy. A tu można jeszcze wręcz walczyć. Dobra, elegancko. Trzech zabitych. Walczy o życie. Nielegalna transmisja. Dobra, zobaczę jeszcze jakieś manewry. To jest tak dobre. Pyk. Orbitalny atak, regeneracja jest. Ciekawe jak ten nadajnik. Dobra. Czy ktoś mi tutaj na pomoc przyjdzie? Wątpię. Dobra, ale tego nie chcemy. Interakcja. O właśnie. Czyli teraz... Teraz mogą mi tutaj dołączyć... O nie, rozwalili mi tą skrzynkę nawet. Mogą dołączyć do mnie... Jakaś ekipa, nie?
dobra. Jest okej. A tu mamy czat w ogóle. Dobra, jest czat. I tam jest ta nielegalna. No to chodźmy. Co tu się dzieje? Zlokalizuj wieżę nadawczą. No to jest raczej to. A my mamy czasu na to 36? 36 minut chyba. To jest dobre. Okej. Okay. Zaraz tu przyjdą chyba. Smokozordy. To ja bym sobie jakiś manewr. A, uzupełnienia. Regeneracja, orbitalny atak. Dobra. Co tu się dzieje? Dostosuj. Obrót i przechylenie. Jest dobrze. Aha! I to tylko takie. Ale jaja, dostępny odbiór jest. Tak, dostępny jest tutaj odbiór. Ale heca. No dobra, to jeszcze jakąś zrobimy, co? Tu jest ten... Regeneracja zaopatrzenia, może tam będą jakieś dziady. Ja bym jeszcze jedną sprawdził. Żebyście widzieli, jak to wygląda. Chociaż też wiadomo, że... W koopie jest większa akcja, ale... To chociaż, żebyście wiedzieli, jak giera się prezentuje. Amunicja. Tu jest w ogóle coś. Jakieś takie znajdźki. Wezwij wahadłowiec. Aha, można sobie zmieniać. To tu miałem takie zaopatrzenie? Kurde. To klikanie jest sztos. A, jeszcze mamy czas. Zwykła próbka. To jeszcze się bawimy. Oni są wariaty tutaj. Dobra, to też jest coś. Super niszczyciel. Zalicz misję. Broń strefy. Dobra, jasne. Ojeju, ej, sporo ich tutaj się namnożyło. To zdecydowanie jest do koopa. Jakbyśmy z takimi robalami mieli samemu walczyć, to jeszcze w takich zaspach. A fajne to jest właśnie takie kombinowanie z ekwipunkiem. Troszkę właśnie z takimi... Dobra, dawaj zaczepny. Jeszcze jeden. Pięknie. Z takimi troszkę umiejętnościami, troszkę takie jest toporność, takie powiedzmy... Rzeczywiste rzeczy tu się dzieją. Kurde. Zaraz mnie dojadą. Nic nie widzę. Spowolnienie. Dobra, dawaj z tyma. Ole jaja. Dobra, dawaj, uciekaj. 12, 10. Ole jaja. Dobra, zaraz tu przyleci, co? Nie no, są dymy. Pelican 1, arriving at coordinates. This is Pelican 1, preparing for touchdown. O jaju. Dobra, gdzie on jest ten? Tutaj. Ale jaja. Nie no, samemu tutaj jest ciężko. Dobra, wbijam. Super. To na koopa byłoby naprawdę fajne, jeśli ktoś lubi tego typu produkcje, ale
Zwykle wychodzą nocą. Ale tak to wygląda nawet w pojedynkę, nie? Rozdeptywacz robali. Misja zaliczona. Fajnie to wszystko jest spójne, naprawdę spójne. Responsywność fajna. Humor to tam wiadomo mega sztos. Pozostały czas misji. 81% jeszcze mi zostało, nie? No i 5 gwiazdek. Chwalebne zwycięstwo. Premia za ukończone misje. Tutaj coś tam zdobyłem, jeszcze jakieś walutę, próbki. A te próbki jeszcze były, nie? Nowy poziom. Spoko. Spoko. I teraz będzie chociaż wpływ oddziału, jakiś tam procent. Czyli ogólnie cała społeczność zrzuca się na to, żeby wyzwolić te miejsca, nie? Kurde, taka wspólnota jest. Nie, powiem wam, że ciekawa giera. Nigdy nie grałem właśnie w jedynkę. Jest sztos. Taki humorek jest git. Powrót na statek. Nowy poziom trudności, łatwy. Nie, my gramy na normalu. Dobra, personalizacja w dziale uzbrojenia. Okej. A tu mamy zbroję, tak? Postać. Tak, czyli typ ciała, pakiet głosów jeszcze jest. Emotka. Karta gracza, tytuł. Dobra, wiecie co? To jednak udało nam się troszkę tutaj pograć. Dajcie znaka, czy chcielibyście ewentualnie więcej. Bohater manewrów. Tu jest jakiś dowolny manewr. Ale takie pierwsze wrażenia są. Moim zdaniem bardzo pozytywne. Zarządzanie statkiem. Tu jest na pewno co robić, to już widać. No ale bardziej giera do koopa niż do singla, nie? Ale tak czy tak, moim zdaniem na razie na plusik, pierwsze wrażenia. Responsywność super, to całe poruszanie, widać, że tą postać też czujemy, nie? Więc całkiem. Także dzięki za oglądanie, piszcie wasze wrażenia, czy graliście w jedynkę, czy gracie w dwójkę. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej, hej, hej. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.